Chcę pomnożyć przez siebie takie dwie liczby zapisane w takiej postaci. 9 razy 10 do potęgi 9 razy minus 2 razy 10 do potęgi minus 3. No i zachęcam cię, wciśnij pauzę i spróbuj obliczyć to samodzielnie, a potem ewentualnie zobacz, jak ja to obliczam. A jak ja bym to obliczył? No zacząłbym od opuszczenia tych nawiasów i zmiany kolejności mnożenia. Mnożenie jest przemienne. Czyli najpierw pomnożę 9. Czyli to się równa. 9 pomnożę przez minus 2. 9 razy minus 2. I potem to pomnożę przez 10 do 9. Tutaj miałem 10 do potęgi 9. I został mi jeszcze jeden czynnik, ostatni, 10 do potęgi minus 3. No, i teraz wykonam tutaj takie obliczenia. Pomnożę 9 przez minus 2. Ile to jest? 9 razy minus 2. No to jest minus 18. To jest minus 18. To jest znak równości. No i minus 18 mnożę przez co? Przez wynik tego mnożenia, tych liczb, które są tutaj. No a tutaj mam iloczyn takich wyrażeń potęgowych czy też wykładniczych, przy czym mam tutaj tę samą podstawę. Mam 10 do potęgi 9 i 10 do potęgi minus trzeciej, czyli podstawa w tym wypadku 10 jest i taka sama. No więc kiedy mnożę takie wykład... wyrażenia wykładnicze, czy też potęgowe, to to będzie to samo, co ta wspólna podstawa 10 do potęgi, która jest sumą tych wykładników. Czyli tutaj w wykładniku będę miał po prostu 9, dodać ten drugi wykładnik, a ten drugi wykładnik to jest minus 3. 9 dodać minus 3. No dobrze, czyli to się równa minus 18 razy 10 do jakiej potęgi? Razy 10. 9 dodać minus 3 to jest 9 odjąć 3, czyli to jest do potęgi szóstej. Czyli ta liczba to jest minus 18 razy 10 do szóstej. A 10 do szóstej, jeżeli chcemy nazwać tę liczbę, no to wiemy, że 10 do szóstej to jest 1 i 6 zer. Czyli to jest milion. 10 do 6 to jest milion, czyli ten wynik to jest minus 18 milionów. Mogę to nawet tak napisać, że to się równa. Minus 18 i mogę napisać te zera po prostu. Mogę napisać je tym samym kolorem, czyli zielonym, czyli. O, tak napiszę z, z, z przerwami tutaj, żeby było widać, ile tych zer jest. Czyli mamy minus 18 milionów.